Cześć, siemano, ludzie, sobie, Sony Witam was serdecznie w kolejnym odcinku. Mamy dzisiaj piątek i przyszła wczoraj do mnie karta pro 11. Jak zobaczyłem to opakowanie, myślałem, że to jest jakaś płyta CD. Nie wiedziałem nawet. Zaraz zobaczycie, jaka to jest karta, więc damy ją tutaj. Zaraz zrobię unboxing. Mam tu jeszcze przesyłkę od jednego z moich widzów. I już teraz chciałem was zaprosić na kolejny odcinek z FIFA 18, a będzie to odcinek z Ultimate Team, ale będzie on nagrany już normalnie. Czyli nie tak jak wczoraj, że nagrywałem aparatem. Teraz będzie nagrany normalnie. Nawet nie wiedziałem, ale można nagrywać też przez PlayStation. I tutaj chciałem bardzo podziękować mojemu widzowi Majki. Dobrze? Majki który mi właśnie podpowiedział, jak to zrobić. Więc yy, nagrałem sobie wczoraj jeden odcinek i fajnie, da się. Yy, także nagram wam dzisiaj odcinek z Ultimate Team. Jeszcze jakbyście mogli mi podpowiedzieć, czy da się zmienić ten znaczek, bo ja sobie tu zrobiłem nazwę ze drużyny Real Madryt, a mam znaczek Manchester City. Więc jeżeli możecie, to napiszcie mi, czy da się to yy, zmienić. Yy, no i będę nagrywał z głosem. Z głosem. Wiem, że do tego można użyć tych słuchawek, które tutaj dostałem. Tej jednej słuchawki. Zaraz sobie sprawdzę, nagram taki odcinek, i dzisiaj ten odcinek Wam wrzucę. No i w końcu przynajmniej będzie normalnie widać, a nie tak jak wczoraj przez aparat. Ale dobra, przejdźmy sobie teraz do unboxingu. Do unboxingu. Zaraz zobaczycie, jaką kartę Pro11 już wygrałem. Nie wiem, czy Wam mówiłem, czy nie. Wygrałem już jeszcze jedną i gram o kolejną. Zanim Wam pokażę tą kartę Pro11, tutaj dostałem przesyłkę. Szczerze mówiąc, już nie, nie wiem, co to, co to było. Przesyłka od Damiana. I zaraz sobie sprawdzimy. Czekajcie są moje dane, więc zrobię to tak. I zaraz sprawdzimy. O, kurczę, co to takiego? Mini blister. Z dwoma limitkami i saszetkami. Wow. Hm. Wygląda to fajnie. Zaraz zobaczymy. Muszę go jakoś otworzyć może od dołu. Taki blisterek. Fajna sprawa. No i cieszę się, że w końcu będę mógł nagrywać normalnie Fifę, a nie tak jak wczoraj. Kamerą. To trochę bez sensu, no ale... Fajnie, że mi Majki podpowiedział. Dziękuję Ci bardzo, serdecznie Cię pozdrawiam. Zobaczmy sobie, co tutaj mam. Aha, tu są jakieś dwie saszetki zamknięte. Dobra. Tutaj mam karty ze Star Warsów. Karty ze Star Warsów. Ale to są chyba te wcześniejsze, o ile się nie mylę. Zaraz zobaczymy. Tu coś się świeci. I tutaj, co jest? O. Karta świecąca. Jakbyś mógł, Damian. Czekajcie. Jakbyś mógł Damian się do mnie, jakbyś się odezwał do mnie na moim fanpage'u, bo nie pamiętam, czy to była jakaś nasza wymiana. I teraz zobaczmy, co tutaj. O tu jest jakiś chyba liścik. Zaraz sobie sprawdzę. A tu mam coś takiego. Karta z oto. Auto... To chyba autograf jest napisany autografem. Chyba tak. 1 na 100. Super Gwiazda 1 na 200. Karta limitowana 1 na 300. Sebek. Favorites? 1 na 1000. Zobacz, co trafisz w dwóch saszetkach. Sebek. Ja jestem na karcie? Kurczę. A tu co? O, Manuel Neuer limitka z Champions League. To jest edycja. 14.15 i tutaj jest edycja Brazylia 2014. O, Balotelli, bardzo Ci dziękuję. Ja nie wiem, czy to jest niespodzianka dla mnie, czy to była jakaś nasza wymiana. A, to jest tutaj list prywatny. Nie zapomnij przeczytać. A, dobra, no to zaraz sobie przeczytam i zaraz będę wszystko wiedział. I teraz tutaj mam saszetki. Aha, saszetki są otwarte i zaraz zobaczymy, co trafię. Może trafię, bo nie wiem, bo tu jest napisane, że jest, można wylosować kartę Sebek. Favorits. Hmm. Dobra, zobaczę. Dam kolekcjoner. No to chyba tu dostałem autograf od mojego widza. Dziękuję Ci bardzo. O, tutaj mam PC Game GameChanger. Dalej, dalej, o super gwiazda Paisiao. Ale super i limitka Gera. Chyba nawet jej nie mam, ale fajna przesyłka i tutaj kolejna saszetka. Kolejna saszetka Vidal Star Player. Oczywiście edycja Brazylia Angel di Maria. Również z Brazylii, w sensie z edycji Brazylia. Tutaj mamy Paulinho na Fans' Favorite. Game Changer, Jesus na Was, Hiszpania, oczywiście edycja z Brazylia. I tu jeszcze mam jakieś dwie karty. Limited Edition, Isaac i tutaj jest Mesut Özil. Limitka. No więc trafiłem kartę z autografem. Super gwiazdę limitkę też trafiłem, ale Sebek fe, Sebek favourite nie. Szkoda. Będę ciekawy jak wygląda karta Sebek favourites. Jeden na tysiąc, no to widzicie, no niestety nie miałem szczęścia. Bardzo ci dziękuję, Damian, za tą przesyłkę. Zaraz sobie przeczytam twój liścik. zobaczę co i jak. No jest naprawdę mega. O, damcio kolekcjoner. Oczywiście tą kartę sobie zostawię. Super, naprawdę super. Fajnie to zrobiłeś, fajny taki mini blisterek. Okej. Okay. I teraz mordeczki, pokażę Wam jaką kartę e, wygrałem już w TopSie. To jest moja pierwsza karta wygrana. W ogóle nie mam e, chyba żadnej karty Pro 11, jakoś się nigdy nie bawiłem. Ale naprawdę myślę sobie, co oni mi tutaj, co to jest? Jakoś płytę mi wysłali czy co? I moją pierwszą kartą, którą wygrałem Pro 11. Czekajcie, bo tu będzie widać moje dane. Oczywiście jest to zawodnik z Realu Madryt, a jest to nie kto inny jak Dani Carvajal Tops Pro 11. Bardzo fajna karta. To jest moja pierwsza karta, którą wygrałem i którą dostałem, bo jakoś wcześniej się nie bawiłem. Wkręciłem się w to i <laughs> będę chciał zebrać wszystkie, o ile zdążę. Eee, tak to wygląda. Taki odcineczek na na luzie, bardzo Ci jeszcze raz, Damian, dziękuję. Zaraz przeczytam Twój liścik. No i fajnie, że w końcu dostałem kartę Pro11. Szybko wygrałem i jakoś po tygodniu ją dostałem, więc czekam na następne. To było na tyle mordeczki w tym odcinku. No i dzisiaj kolejny odcinek z FIFY e, Ultimate'a Wam nagram i nagram go już Wam normalnie normalnie będziecie mieć wszystko fajnie będzie widać jeszcze z moim głosem zaraz sprawdzę czy to faktycznie tak działa. No i odcinek będzie jeszcze dzisiaj, także pozdrawiam was serdecznie, mordeczki, trzymajcie się, życzę wam miłego dnia i do następnego filmiku oczywiście pa pa